Moi drodzy, nie wiem, czy kiedykolwiek jakikolwiek UCS zebrał tyle hejtu jeszcze przed premierą, co śmigacz Luke'a Skywalkera. Sam zresztą nieraz się z niego śmiałem na tym kanale, a teraz, no nie da się ukryć, stoi on na moim biurku. Jak ten pustynny naleśnik wypada w rzeczywistości? Zapraszam was na film. Ale zanim przejdziemy do właściwej recenzji, to pamiętajcie, jeśli ten film wam się spodoba, albo uznacie go za przydatnego, albo nawet najlepiej już teraz, zostawcie łapkę w górę i jakiś miły komentarz. To bardzo mocno pomaga mi w rozwoju tego kanału, którego nie byłoby bez was. A jeśli jeszcze tego nie robicie, a podoba wam się to, co tu się dzieje, tu, czyli na kanale, to zostawcie również suba, najlepiej z dzwoneczkiem, tak abyście już nigdy nie przegapili żadnej mojej produkcji. Wracając do samego zestawu, zestaw 75341 liczy sobie 1890 elementów, natomiast LEGO liczy sobie za niego 949 zł 99 groszy. Przychodzi do nas w standardowym dla Star Warsowych UCS-ów w pudełku. Z przodu zobaczymy wizualizację modelu, informacje o zestawie i logosy LEGO oraz Star Wars. Z tyłu kolejne wizualizacje, zbliżenia na detale i kadry z filmu, pokazujące oczywiście pierwowzór naszego modelu. Zestaw oznaczony jest jak każdy UCS jako zestaw 18+. No a ja wam przypominam tutaj, że UCS oznacza Ultimate Collector Series, czyli po prostu kolekcjonerski zestaw Star Wars, ten z najwyższej półki. W ramach serii UCS znajdziemy zarówno te największe modele jak AT-AT czy Sokół Millennium, kosztujące po 3,5 tysiąca złotych, jak i te mniejsze jak A-Wing czy Kanonierka Republiki, której swoją drogą recenzję znajdziecie gdzieś tutaj. No czy na koniec właśnie ten nasz Land Speeder, w pudełku którego znajdziemy 16 torebek ponumerowanych od 1 do 11. Kilka występuje w podwójnie, czyli na przykład torebka numer 4 to dwie torebki tak naprawdę. No oraz oczywiście instrukcje. Instrukcje tak samo typową dla UCS-ów jak i pudełko. Typowa jest też niestety ogromna ilość naklejek, ale o tym później. Wróćmy do samego modelu. Kolejny UCS Star Wars. Land Speeder. Jego uparcie twierdzi, że jego wydanie spowodowane jest prośbami fanów. Ja nie znam żadnego fana Star Warsów, który chciałby zobaczyć w swojej kolekcji pustynny naleśnik. Oczywiście Star Wars to nie tylko prequele czy sequele, ale nawet z oryginalnej trylogii, a nawet przede wszystkim z oryginalnej trylogii, można wybrać ciekawsze maszyny. Tak czy inaczej, wylądowaliśmy ze śmigaczem. Jeżeli szukamy tu pozytywów, to trzeba by powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju odświeżenie jednak serii UCS. W tej serii mieliśmy już Starfightery, maszyny kroczące, wielkie statki, ale czegoś takiego tak przyziemnego, dosłownie w przenośni, jak Land Speeder jeszcze nie uświadczyliśmy. Jeżeli dalej szukamy pozytywów, to trzeba by powiedzieć, że o ile pierwowzór no, nie jest najpiękniejszym designem, najpiękniejszą maszyną, czy najbardziej porywającym projektem, to śmigacz Luke'a Skywalkera jako zestaw klocków LEGO jest zestawem co najmniej dobry, poczynając od odwzorowania niezbyt ciekawego pierwowzoru, które jest naprawdę bardzo dobre, poprzez przyjemne doświadczenie zbudowania, czy fakt, że wreszcie w serii UCS dostajemy ekskluzywnego minifiga. Model spełnia wszystkie warunki, które powinien spełnić dobry, porządny zestaw klocków LEGO. Już nawet abstrahując od świetnego molda szyby, który na żywo swoją drogą robi ogromne wrażenie, to dbałość o detale, ciekawe rozwiązania, no to wszystko tutaj jest. Uwagę od razu zwraca ciekawy design rozebranego do połowy silnika po jednej ze stron modelu, czy ciekawie wymyślony przodobok, nie wiem naprawdę jak to nazwać, przód naszego modelu po środku. No i od razu kawałek boku. Wykonany z elastycznych prętów, zarówno skala, linia, detale, wszystko to wypada tutaj naprawdę dobrze. Wspomniana już szyba jest świetna i bardzo duża. Samo doświadczenie zbudowania natomiast bardzo przyjemne. Powiedziałbym, że wręcz zadziwiająco przyjemne. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jak wyglądał proces budowy, to tutaj znajdziecie link do live'a, podczas którego wspólnie budowaliśmy ten zestaw. Jeżeli oczekujecie bardziej skondensowanej wersji, no to mogę wam
powiedzieć, że sam proces dłużył się tylko w jednym miejscu, przy jednym z silników, tym rozebranym, no bo tam mieliśmy bardzo dużo klocków w dokładnie tym samym kolorze i ich odnajdywanie było ciężkie, przez co troszeczkę nużące. W kontraście do tego w całym zestawie znajdziemy klocki chyba we wszystkich kolorach tęczy, często bardzo odblaskowe i oczywiście nie jest to wada. Te wszystkie odblaskowe klocki, jak widzicie, zakryliśmy, a to, że mieliśmy klocki w różnych kolorach, znacząco ułatwiło proces ich odnajdywania, no i samego budowania, przez co ten proces nie był tak męczący, jak mógłby być. Byłem zdziwiony, że po pierwsze budowa zajęła tak mało czasu, bo niecałe 4 godziny. Dla porównania, podobną ilość czasu zajęła mi budowa Aston Martina, który miał prawie 600 elementów mniej, za to te wszystkie elementy były w mało zróżnicowanych kolorach, no i ich odnajdywanie było ciężkie, ten cały proces był bardziej nużący, męczący i budowało się to dłużej. Tutaj cała budowa poszła naprawdę bardzo sprawnie i przyjemnie. Liczyłem się z mozolnym procesem budowy naleśnika, a tutaj proszę, bardzo pozytywne zaskoczenie. Sam model nie jest mały, a raczej jest dość spory. 10 cm wysokość podana na stronie Lego to jego wysokość bez dołączonego stenda. Jego długość natomiast to 49 cm, aż 49, a szerokość czy głębokość, jakkolwiek to nazwiemy, aż 30. Jeżeli planujecie postawić ten model na półce, lepiej żeby była to jednak spora półka. Niemniej wypada też wspomnieć o wadach konstrukcji, które oczywiście tutaj są. 2 z 3 silników gibają się strasznie na boki, szczególnie ten prawy, przytwierdzony tutaj w bardzo dziwny sposób na 3 małych pręcikach. Latek miało się zaraz urwać, zresztą z tym górnym, jak widzicie zresztą sami, nie jest lepiej. Można by powiedzieć, że to świetnie oddaje pierwowzór z filmu, ale kupując UCS-a na ekspozycję, to nie jest do końca to, czego oczekuję. No i oczywiście to samo, co w każdym moim filmie. Zestaw za 1000 zł, UCS, najwyższa półka zestawu gwiezdnowojennych i dostajemy zatrzęsienie naklejek, w tym te ogromne półkoliste, których no, nie ma się co śmiać, jeżeli krzywo je nakleicie, możecie zepsuć sobie cały model, no bo to wszystko jest bardzo mocno widoczne. Do modelu dostajemy 2 minifigi Luke. Tutaj nie ma się tak naprawdę co rozwodzić, bardzo standardowa figurka, Luke w wydaniu Farmera Statuin. Dostawaliśmy już takie w innych zestawach, nadruki na nóżkach, na torsie, niczym nie wyróżnia się ta figurka. Inaczej zupełnie sytuacja wygląda z C-3PO, który już dla tego zestawu ekskluzywny jest. Poza moldem głowy, który znajdziemy też w innych jego wydaniach, dostajemy nadruki na torsie, na rączkach, nogach, licząc to nadruk na bokach, no, którego nie uświadczymy w zasadzie nigdzie indziej, ale również mold nóg wykonany z 2 różnych rodzajów materiału, czyli mamy tutaj srebrny łączony ze złotym. Naprawdę bardzo dobrze to wygląda, no i warto też wspomnieć, że jakość printu, dbałość o szczegóły, ilość detali jest na nogach szczególnie, jest naprawdę bardzo mocna, ale generalnie cała figurka odcieka printami bogatymi w najróżniejsze detale. Moi drodzy, jak ocenić ten zestaw? To jest ciężka rozkmina. Z jednej strony to naprawdę dobry model, z drugiej model, który wcale nie był marzeniem większości z nas. Mam wrażenie, że chyba nikt z online'owego community Gwiezdnych Wojen wcale na taki model nie czekał, a liczyliśmy na zupełnie inne zestawy. Ciężko uwierzyć mi w zapewnienia LEGO o tym, że byli wręcz zalewani prośbami o to, żeby taki śmigacz pojawił się w serii UCS. No, ale nigdy się nie dowiemy. Czy to, że model jest fajny, oznacza, że jest wart swojej ceny? Nie wiem, 950 zł to dużo. Za mniejsze pieniądze zgarniemy świetnego DeLoreana z Powrotu do Przyszłości, którego recenzję również znajdziecie w tym rogu. Polecam. Nie da się więc ukryć, że cena jest wygórowana, ale niestety chyba już przyzwyczailiśmy się do tego w kontekście LEGO Star Wars. Jeżeli kupujecie ten set w promocji majowej, to zgarnijcie do niego polibaga, ale przede wszystkim breloks z Beskaru, no i główny gratis, czyli kuchnia Larsów z gospodarstwa na Tatooine. No i w tym combo robi się już o wiele ciekawiej. Swoją drogą dajcie mi znać, czy chcielibyście zobaczyć przegląd gratisów, dokładne ich omówienie lub, a może i przede wszystkim recenzję tego promo zestawu. Od tego, co mi napiszecie w komentarzach, będzie zależało, czy takie wideo się pojawi na kanale. Jeśli zastanawiacie się, czy kupić ten model bez żadnej promocji, to powiem wam tak, jeżeli nie jesteście gigantycznymi fanami
tego pojazdu czy oryginalnego filmu Nowa Nadzieja lub nie macie na liście do spełnienia rzeczy, na swojej bucket liście zebrania wszystkich modeli LEGO Star Wars UCS, to możecie być trochę zawiedzeni. Ode mnie dzisiaj to już wszystko. Pamiętajcie, jeżeli ten film wam się podobał lub uznajecie, że jest dla was przydatny, zostawcie grubą, tłustą łapkę w górę. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, sprawdźcie inne moje produkcje. Tutaj na pewno się gdzieś kilka z nich pojawi. A jeżeli wam się spodobają, to zostawcie subika, najlepiej z dzwoneczkiem, tak żebyście już nigdy nie przegapili żadnego mojego filmu. A za dzisiaj wielkie dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnych produkcjach na kanale Koszyk After Hours.